naprawdę ludzie pamiętają o tym i długo będą pamiętać? A czy to jest tak naprawdę dla społeczeństwa ogólnie potrzebne? To wie pan co, mam wątpliwości. Przecież zginęli ci z tego Mirosławca i też ani skwerek, ani nic. Zapomnieli o nich. Normalnie katastrofa to była i jest bardzo dużo na całym świecie katastrof. No tak? To była tragedia. Jeżeli ulica by powstała, to nie byłoby nic takiego zdrożnego. A mnie akurat nie przeszkadza, bo dla mnie może być czy ulica, czy pomnik. Ulica jak ulica, może jakiś pomnik jakiś delikatny, jakiś taki upamiętniający. No co? Nie będę zabierać głosu na ten temat. Uważam, że miasto może jakieś gdzieś, no nie wiem, w kościele, gdyby to był tylko garnizonowym kościele, gdyby to wojskowi zginęli, ale to różny przekrój polityczny zginął. Także wie pan, no pamiętać trzeba, ale żeby jakieś pomniki czcić, uważam, że nie. Ja myślę, że są miejsca, gdzie są ciała złożone, że tam w jakiś sposób jest upamiętniane. A my mamy w pamięci, mamy w sercu. Jest tablica pamięci na katedrze. Jest to druga rocznica, prawda? Uważam, że taki symbol spokojny, a jednoznaczny wystarczy. Ulica ofiar katastrofy smoleńskiej, no chyba w takiej treści, no bo jak inaczej? Powinien, ja uważam, że powinno. Powinno, no jednak to jednak tyle ludzi. Ludzi zginęło, no przecież to jest normalne, no nie? Trzeba nawet, po prostu. Tyle tych pomników już mamy w tej Polsce, że nie wiadomo komu stawiać, a komu nie. W każdym mieście pomnik to raczej nie. Tablica uważam, że im skromniej, tym ładniej dla mnie. Takie jest moje zdanie. Nie mam zdania. Nie, no już myślę, że ulica i pomnik to chyba trochę za dużo. Wie pan co, ja to bym na to odpowiedziała, ale nic nie odpowiem.